Blondynka w podróży w Radiu Kolor. Historia jest bardzo tajemnicza, dlatego że była sobie bogini Ilmatar. I działo się to w czasach, kiedy nie istniało jeszcze nic, był tylko prahistoryczny ocean i nic poza tym oceanem, znaczy była ta bogini, ale ona też nie była osobą, była córką nieba, była czymś w rodzaju wcielenia powietrza. I pewnego dnia bogini leżała na falach tego prawiecznego oceanu i odpoczywała. I odpoczywała tak przez mniej więcej 700 lat. I wtedy nadleciała kaczka. I ta kaczka z wielką ciekawością rozglądała się dookoła i wypatrywała jakiegokolwiek miejsca, gdzie mogłaby złożyć jajko, ale ponieważ nie istniało wtedy jeszcze nic, nie było ziemi, nie było żadnej wyspy, był tylko ocean, no to kaczka bardzo długo leciała nad tym oceanem, aż wreszcie dostrzegła boginię, podfrunęła i na jej kolanie złożyła 7 jajek. I to był właśnie początek wszystkiego, dlatego że jedno jajko było żelazne, 6 jajek było złotych. Te jajka wpadły do wody i wtedy właśnie zdarzyło się to, co miało się zdarzyć. Jedno jajko pękło. Z dolnej części skorupki powstała ziemia, a z górnej części skorupki tego jajka powstało niebo. Białko tego jajka zamieniło się w księżyc i w gwiazdy, a żółtko tego jajka stało się słońcem. I tak właśnie z jajka powstał cały nasz świat. I chcę jeszcze dodać, że wiadomo dokładnie, jaka to była kaczka, jakiego gatunku to jest kaczka, która po polsku nazywa się gongą. I taka jest właśnie wielkanocna historia stworzenia świata według fińskiego poematu mitycznego. Czyli gongą usiadł na kolanie bogini, która przez 700 lat odpoczywała na falach oceanu i z jajka gongoła wykluła się ziemia, niebo, księżyc i słońce. I to jest rozwiązanie zagadki. Into the future.